Ja się bardzo dobrze czuję w skórze samorządowca i mieszkańca samorządu, bo to jest jak gdyby pierwsza rzecz. Ale jeżeli mówimy o polityce, to bardzo mocno się denerwuję tym, że polityka obecnego rządu tak niebezpiecznie ingeruje w podmiotowość i autonomiczność samorządu. Dlatego, że myśmy się nauczyli współpracy w tym samorządzie, myśmy się nauczyli siebie nawzajem, szczególnie w takim województwie jak nasza Opolszczyzna, i cały czas będzie problem z tym, że rząd nie rozumie funkcjonowania samorządu. Rząd świetnie realizuje wytyczne, ale tak naprawdę niczego nie realizuje dla samorządu. Proszę zauważyć jedną rzecz. Świetnie się mówi o różnego rodzaju relacjach, na przykład z nauczycielami, z służbą medyczną i tak dalej, ale rząd nie jest pracodawcą dla żadnej pani pielęgniarki, dla lekarza, rząd nie jest pracodawcą dla żadnego pracownika polityki społecznej, rząd nie jest pracodawcą dla żadnego nauczyciela. To my, samorządowcy, jesteśmy pracodawcami dla tych wspaniałych ludzi. I żeby tylko to zrozumieć, to już trzeba się wspiąć na wyżyny naprawdę świadomości tej samorządowej, a tego po prostu brakuje.